Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Piechol, witam w materiale głównym z The Splinter Cell Blacklist. Znaczy nie, tam nie ma D przed tytułem, sorry. Ale tryb najemnicy kontra szpiedzy. Czy szpiedzy kontra najemnicy brzmi troszeczkę lepiej, ale weźmy Deadpoola. To jest moja własna klasa i musiałem sobie wymyślić po prostu nazwę dla klasy najemnika. No, pierwsze co mi przyszło do głowy, no Deadpool. Proszę bardzo. Też chciałem tego gościa z The Mercenaries, ale no niestety nie mogłem sobie przypomnieć. A zresztą tam były trzy postacie do wyboru. Ale Deadpool jest chyba najlepszym ze znanych mi najemników. Okej, więc spokojnie lecimy do przodu. Bronimy wszystkich stacji. Ktoś już tam leci do C, widzę. O, ktoś tu jest blisko bardzo. Już teraz widzę troszeczkę więcej, po prostu musiałem oszczędzanie energii wyłączyć w telewizorze. To było ustawione na automatyczne i wtedy, kiedy jest jasno, to on się robi troszeczkę mniejszy. To starczyło wyłączyć i teraz już coś widzę. Może nie wszystko, bo dalej jest troszeczkę ciemno, ale już teraz z adrenalinkiem to pfa. Wszystko dosłownie. No, a przyszłego gościa za mną, oczywiście, bo oczy z tylu głowy, jak nie miałem, tak nie mam. No dobra, kiepsko zacząłem. O, może zmienimy wyposażenie, co to jeszcze mam? Mogę wziąć ratownika, jest lepiej opancerzony, ale gorzej operuje bronią i jest wolniejszy. Więc nie, pozostanie Deadpool. Za 3 sekundy, za 2, za 1 dołączymy i pomożemy ziomkom. Ej, haker w B? To czemu pata nie wchodzisz? No, a czyli to gdzie ja zginąłem? O nie, ich szlak. Dobra, to muszę wejść na górę. Jakoś, może mi się uda. Oni gdzieś tutaj się pewnie będą ukrywać. Nie, tu już jest jeden od naszych. Nie wiem, czy kogoś widział, czy to był jakiś strzał w ciemno po prostu. No dobra, a propos ciemni. Już powyłączali wszystkie praktycznie światełka tutaj. Oj, tam ktoś zginął. Granat. Och, cholera, no tutaj na górze raczej się piechol nie czaili. Tu jest! Mam cię! Aha, trafienie w głowę jeszcze. Ale czy mi się wydawało, czy... Tutaj właśnie był przede mną. Kurde, ale też pomocne dla szpiegów jest to, że można tam sobie we ekwipunku szpiega wrzucić po prostu niewidzialną pelerynkę. Znaczy jakiś cloaking device. Urządzenie, które sprawia, że kamuflaż wynosi 100% autentycznie. Ale mam nadzieję, że tylko przez krótką chwilę. Co prawda jeszcze na swojej postaci tego nie sprawdziłem. Ja się po prostu lubię chować w kątach. Dobra, bronimy stacji. Mam nadzieję, że to ja zabiłem wtedy tego hakera. No zresztą nieważne. Chodzi o to, że team ma się dobrze. Tutaj, na górze? Serio? To dobra, to wejdźmy do niego. Tup, tup, tup. Rzućmy sobie adrenalinę, bam. Teraz widzę troszeczkę więcej. A dobra, zaskoczmy. A tam jesteś, powiadasz. No to sorry, nie? Tak się nie można chować. Zresztą nawet to nie była żadna kryjówka, po prostu schował się za kolumną. I zaczął strzelać, zdradzając swoją pozycję. A to dla szpiegów jest, kurczę, no karygodne. I śmierciogenne. Dobra, tutaj był chyba ktoś w środku, nie? Dobra, jeżeli był, to przez ułamek sekundy tylko. No, jak widzicie, najemnicy też mogą sobie drony puszczać. Też kolejny tajnik tej gry, którego jeszcze nie zgłębiłem. Nie, na który ja mam poziom? Chyba 15, czyli jakieś 3-4 mecze tylko zagrałem. To nie jest naprawdę dużo. Okej, mam adrenalinę? Mam. Tu wrzućmy. No i proszę bardzo. Broken... Ej, i mnie, i jego. Oż, kurczę, ja bym zwrócił uwagę, że ktoś... kto był ze mną w tym pomieszczeniu, zginął, no to no, może bym się odwrócił. No bo właśnie to jest wyższość szpiegów nad najemnikami, że oni widzą wszystko z perspektywy trzeciej osoby. No też do tego, no ja na przykład w swoim szpiegu mam wrzucony jeszcze sonar, który sprawia, że widzę przeciwników przez ściany. Ej, o kurde. No też właśnie. Dobrze, że ktoś zaczął do niego wcześniej strzelać. Bo myślałem, że to jeden z naszych. Dobra, ale gdzie jest ten haker? Rozglądajmy się wysoko. Może być tutaj, może być tam, może być tu w środku nawet. Więc rzućmy tam granat, może go wywabię. Choć niekoniecznie i też może być tutaj ukryty, w środku. Ja to jeśli lubiłem zawsze chować. Coś, jakoś coś? Nie? Jest! Ktoś go zabił. Okej, teraz panowie pilnować. Jak cholera, oj. Wydawało mi się. Dobra. Spokojnie, teraz przyczaję się może przy drzwiach. Oni tutaj mogą górą spróbować wchodzić. Tu, tu, tu. A dobra, jest. Transfer został udaremniony. No i póki co idzie nam dobrze, jak to wygląda. Zabiłem dwóch, zginąłem trzy razy. Nawet nie tak źle. Ale lećmy do B. Bo oni pewnie też tam się przygrupowali właśnie. No, no to było niestety złe posunięcie w jego wykonaniu. Ale dobrze trafiliśmy.
Dobra, zabiłeś go? Pua! Ale pozamiatał. Ej, widziałem cię. Tylko muszę, kurczę, się nauczyć celować z biodra, bo to jak włączy się przybliżenie, też takie celowanie, no to zaczyna się robić mało czuły. Okej, co tam na górze powiadasz? Nie wiem, co lepiej widzicie? Oj, od razu A. Widzę, jeden z nich się odłączył od grupy. Nie, bo zazwyczaj lepiej po prostu wspomagać tych, którzy akurat hakują. Wiadomo, team playing i tak dalej. Ja mógł pójść tamtędy, ale nie, wreszcie. Ale to było kiepskie chowanie się, serio. Przydałby ci się sonar. Ale moment, to właśnie gdzie jest maszyna do hakowania? Tu. Dobra, to powiedzmy, że ja tutaj sobie stanę. I przypilnuję. Ale czemu jest nadal tak ciemno? No, może z górą zaskoczyć, ale nie, świetnie. Udało się. No i teraz dopiero coś widzę. Ledwo co. Serio, nie mam żadnej latarki. Like really, no mogę sobie zmienić na pistolet. Ale to wiele nie pomaga. Choć pistolet jest też mocarny. Parę strzałów celnych i koleś martwy leży. No dobra, do B 30 metrów. Jest spokojnie, damy radę. Mamy 4 minuty jeszcze i żadna stacja nie została w pełni zhakowana. Choć ta już ma 15%. Dobra, idźcie na górę, ja się zajmę dołem. Bo tu jest troszeczkę jaśniej. Dobra, aby sobie jeszcze adrenalina. Poszerzymy pole widzenia. Może tam na górze kogoś mi się uda wypatrzeć. Ktoś strzela, tylko kto i gdzie? Tu! Zjeżdża! Dobra. Nemesis. I wybawca do tego. No, to była dobra akcja, piecho. Znaczy, sorry, Deadpool. No, Deadpool jeszcze tutaj parę fajnych uwag by rzucił na pewno. Ale nawet się nie będę teraz, nie będę próbował nawet rzucać podobnych. To jest niewykonalne, on jest tak świetnie napisaną postacią. Dobra, ale 8 sekund tylko. 8 sekund obrony i... luzik. Dobra, ja tu jest na górze. Chyba. Ej, gdzieś tutaj. Gdzieś tu, gdzieś, coś. Tu! Kurczę, teraz przeładowanie akurat. Ale przy terminalu go nie ma. Dobra, sprintem. Zatrzymaj tego szpiega, który tutaj jest, bo widziałem, że tam się kręcił. Na moim czujniku ruchu. Ej, tam przebiega? Czy ja dobrze widziałem? Nie mam granatów niestety, bym tam rzucił. Z chęcią. Dobra, koleżko. Where the hell are you? Gdzie jesteś? No ja bym się chował gdzieś tutaj. Z dala od całego zgiełku. Zaraz mi się adrenalina skończy, no iż teraz takie wypatrywanie zrobiło się trudniejsze. Zwłaszcza goście polaryna niewidzka sobie włączy. Dobra. Wie gdzie jestem na pewno. Nawet ja bym nie miał sonaru. Aaaa, i czyżby dobrze się ukrył po raz pierwszy? No to jest to, najemnicy przeczesują teren. Każdy zakamarek musi zostać sprawdzony. O, dobra, też trzeba troszeczkę chaotycznie biegać. Dobra, adrenalina jest, jest, dobra, bo już naprawdę niewiele czasu zostało, trzeba gościa znaleźć. Mają go, dobra. Teraz tylko przypilnować, procent naprawdę sporo. Łożesz ty, kurczę. Nie, dobra, już jest martwy. Przypilnować. Jeszcze 6 sekund tylko. Dawaj. Zresztą, no zapraszam, możecie tutaj startować do mnie, chyba że górą. Górą nie idźcie, bo mnie zabijecie. Dobra, proponuję B. Pewnie tam się przegrupowali teraz. Może jeszcze natrafię na jakiegoś... Jest! Widziałem gościa, widziałem. Ej, kurczę, przecież sporo w niego kulek władowałem. Chyba muszę zmienić jednak na kałacha. Tą broń. Ej! Shit, ostatnia kula. No nie wierzę. Jaki fail! Gdzie on jest? Teraz go będę szukał, jak taki łoś. No przeskakuj. Oho, super. Zostało to tylko. Bravissimo, piecho. Szczyt twoich umiejętności chyba. Nie, ale póki co jest naprawdę nieźle. Chyba nawet tego terminalu nie uda im się zhakować. Choć w sumie, kiedy nawet czas się skończy, upłynie to 40 sekund, to oni będą mieli dodatkowy czas. Tak jakby tryb im ułatwi zdobyć chociaż jednego punktu. Jednego z trzech. Jak B? Aha, czyli już tego zabili.
Trafienie w głowę, z biodra, więc od teraz bioderko to jest to, z czego będziemy strzelać. Dobra, podejrzewam, że tam jest na górze, więc... Najlepszy rzut granatem ever! Ale spoko, B. Trzeba lecieć do B, ludzie. Czas zaraz się skończy, to prawda, ale co z tego? Ej! To nie było zbyt mądre, ale nie, naprawdę, widzę, strzelając z biodra, często wchodzą headshoty. Więc teraz tak będziemy robić. Właśnie, extra time, to jest to, o czym mówiłem. Dobra, gdzie jesteś, hakerze? Gdzieś na górze? Się chowasz? Czy może w drugim pomieszczeniu zupełnie? No, czekam tylko, aż adrenalina mi się z powrotem załaduje. Oj, sorry, to nie było to. Ale może się przestraszył. Dobra, dziabnijmy się. Czego tam nie widziałem? Nie? No, przodowanie na wciśnięcie prawej gałki, to jest coś, z czym się można utożsamiać grając w Splinter Cell już od dawien dawna. Ej, dobra, haker zabity. Gdzie jest stacja? Tu. Trzeba... Ej, w ogóle broniłem tej stacji. Serio. Dobra, ale teraz oni wszyscy ruszą. Przynajmniej powinni. A więc granat mogę w ciemno. Jeszcze tego zabić przy okazji. Dobra. No i proszę bardzo. Chyba piechol obronił tej stacji na samym końcu. No i teraz wreszcie będziemy mogli zagrać w skórze szpiega. Ej, nawet nie tak źle. 8-4. Muszę powiedzieć, że nawet dobry wynik. No ale trzecie miejsce. No dobra. Ej, jest na podium. Ale nie, przysłużyłem się teamowi, choć w sumie po obronach tego zbytnio nie widać. No ale obrona to jest nic więcej jak po prostu zabicie hakera, kiedy... Nie, po prostu zabicie hakera. O, dokładnie. No ale tutaj widzicie, mój szpieg zwie się Snake. Wszystkie tutaj alegorie związane z Metal Gear Solid 2 oczywiście obecne. Dobra, to ja pojadę sobie tą, jeżeli pozwolicie. Okej, kucanie. Włączamy sonar. Zobaczymy, gdzie oni są. Dobra, już jeden został zhakowany, ale... No właśnie, reset. Jeszcze całkiem niedługo. Gdzie jest ten koleś? Wchodzi na górę, dobra. Oj, ale ci już idą. Czy uda mi się zhakować? To jest bardzo blisko! Shit! Shit. Dobra. Powiedzmy tu. Ja ich widzę przez ściany. Dobra. Aaaa! Na górę, dawaj na górę! Gdzie ty biegniesz? What the hell are you doing? No gdzie wybiegłem ze strefy w ogóle? Dobra, tu na górę? No westchnij się gdzieś! Aaaa! No dobra, ale troszeczkę szumu zrobiłem. Nie, znaczy mogłem wyłączyć sonar, na pewno więcej bym widział. No też naprawdę te miejsca, gdzie można się wspinać, są czasami tak poukrywane, że normalnie mógłbym na nie patrzeć i bym nie wiedział, że moja postać się może ich złapać. No ale proszę bardzo, tym właśnie prezentuję Invisible Cloak. I też najlepsza broń każdego szpiega, nóż. Po prostu. Okej, okay, niestety tam nie wyszło. So tutaj zjedźmy sobie linką. Na dół. Dobra, w B jest kolejny haker. Jesteśmy niedaleko, zaraz go wspomożemy. A tutaj są. No, czy ja mogę się jakoś do was dostać? Tędy zapewne. No, tu dawaj na górę. Teraz tak, oznaczmy przeciwników. Opuśćmy się tutaj. Pyk. Dobra, jesteśmy w strefie. Można zacząć aktywnie wspomagać naszego hakera. Dobra, oni wiedzą, co jest grane. Rzućmy im błyskowy na dół. No i tu się mogłem dać zobaczyć przypadkiem. Ale spokojnie. O, rzecz, co to było? Dron? Tak jest, aha. Na drony trzeba bardzo uważać. No ale pamiętacie, jak wspominałem, że troszeczkę lepiej mi idzie szpiegami? No chyba to nie była prawda. Ale nie, spokojnie, może się pozbieram. Bo to przełączenie się między pierwszą perspektywą z pierwszej osoby z FPP na TPP, no to troszeczkę mi zajmuje czasu. Takie jakieś 30-40 sekund może. Czyli już powinno być dobrze w sumie. Ale dobra, wypatrzmy, tam są. Dobra. Tak, nie wydając dźwięków, żadnych zbytnio niepotrzebnych. Okej, tu gdzieś odbicie w lewo musi być. Okej, ale tam muszę przyspieszyć troszeczkę. Cholera, zabili hakera. Bardzo niefajnie, ale ja już jestem przy innej stacji zupełnie. Mógłbym tutaj ewentualnie zabezpieczyć. No dobra, 4 sekundy. Jakby co, ja z sonarkiem czekam. Dobra, niestety nie wyszło, to jedziemy od razu. Hakuj to! No dalej! Dobra. Teraz tak. O kurde, ale ciemno!
Ale dawaj tu na górę. Przeskocz. Dobra. Jesteśmy w takim oto ciemnym miejscu. Nie powinno być aż tak źle. Ale wszyscy tam idą. I zabij naszego szpiega. O kurde. Dobra, ale czemu żaden z moich nie chce mi pomóc? Halo? Dobra, poleci na górę już. Cholera, pewnie tak, albo też niekoniecznie. No, przyklejmy się lepiej do ściany. Dobra, ktoś tu idzie. Zaraz będzie wchodził na górę. Jak? A znowu ten pieprzony dron, nie? To jest najgorsze, że tego nie widać na sonarze. A ja cały czas siedzę w sonarze, bo lubię wiedzieć, gdzie są przeciwnicy. Ich jest czterech zazwyczaj, kiedy jest się hakerem. No dobra, spokojnie. Jeszcze jest wszystko do odrobienia. No ten może mnie dobrze wejść teraz i zacząć hakować. No pięknie. Przedłuży czas. No, śmierć, trudno, ale czas przedłużony. 17 sekund. Dodatkowe teraz. No gdzie ja kurna biegnę? Czemu jest tutaj tak ciemno? Nie, naprawdę, muszę sobie zmienić w ustawieniach, bo to zabiera przyjemność rozgrywki zupełnie. No, autentycznie. Dobra, moment, tutaj są. Tak po prostu sobie chodzą, to dobra, na pewnym sprincie. Dawaj jeden! No, a, chyba go kurde uratował, tak jest, no niestety. Ale miała być taka szarża, no inaczej, jak zabijesz dwóch najemników w takiej szarży, to twój haker ma na jakieś dobre 30 sekund ułatwione zadanie. Bo nie dość, że tam parę sekund respawnu, to jeszcze trzeba tam dobiec. Więc spokojnie, to kurczę, była dobra próba, ale nieudana niestety. Można ją ponowić teraz. No, trzeba wesprzeć hakera. Więc zjeżdżamy. Nie, ale podoba mi się ten koncept zabawy wchowanego. No bo jest i haker, gdzie są oni. Dobra, teraz trzeba się bardziej przysłużyć. Dobra, Pata tam chyba jednego wyciął. Nie wyciął go. Ej, dobra, to tego z góry muszę ściągnąć. Za nic. Dobra. Zeskoczmy. I teraz go... Tak, na pełnej... Kurwie, za przeproszeniem, ale jest. Dobra. Tu jest haker. Nie, to ja już muszę odsunąć stąd jak najdalej. Kurczę, przecież nie chcę tutaj sprowadzić niepotrzebnego przypału na tego kolesia. Dobra, ci będą zapewne wchodzić, tak jest, zgadza się. Już są. Teraz tylko dobrze się schować, należycie. Ale też w sumie mogę zacząć do niego po prostu strzelać, ale też... Niekoniecznie musi to być dobry pomysł. Dobra. Sprintem go! Ah! Dobra, rushem, to zawsze działa. Czy na tego może mi się uda wskoczyć? Nie! Błąd jak cholera, niestety. Spojrzał się akurat na górę. Ale dobra, tam paru się udało machnąć. Nożykiem. Zawsze fajne uczucie, kiedy zabijasz gościa, który dzierży broń palną własnym nożem. CQC, pełną gębą. Snake byłby dumny. To nie powinien z tego, że zginąłem. Ale haker też widziałem, kogoś wyciął. Dobrze, trzeba umieć się bronić. Dobra, ale trzeba lecieć też szybko z pomocą. Kabat. Może od razu tutaj. Cholera, nie żyje. No dalej, resetujcie to, panowie. Serio, ja muszę być tą osobą. Dobra. To ja schakuję. Dobra. Ucieczka, tylko ucieczka. Jest! Hakowanie, powiodło się. I nowa ranga. I proszę bardzo, i tyle wystarczyło, żeby z nimi zwyciężyć. Starczyło schakować jeden terminal. Czyli the winning move was on me. 11.9. Znowu na plus, jest dobrze. Po prostu dobrze. No ale okej, kochani, ja w tym miejscu kończę główny materiał z Splinter Cell Blacklist, tryb szpiedzy kontra najemnicy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Może kiedyś jeszcze tutaj zawitam, bo mi się gra po prostu fajnie. Okej, dobra, kochani, ale tymczasem trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!